to na pewno okres posobożo-trydencki jest zupełnie inny niż okres posobożo-watykańskim drugim. To są jakby akcent położony na zupełnie inny paradygmat. Z jednej strony raczej jasne określenie granic po soborze trydenckim, a po soborze watykańskim drugim otwarcie i wyjście, jak to jest tylko możliwe, na wszelkie sposoby. Nie? Więc z jednej strony mamy zachowanie własnej tożsamości i pamięci, i nawet jakby doktryny, nie? Czyli prawosławie z określaniem granic doktrynalnych, i natomiast z drugiej strony mamy wyjście i poszukiwanie tych, którzy są poza Kościołem. One, te paradygmaty powinny się uzupełniać, nie? Jakby to nie wystarczy powiedzieć, że ten Kościół jest prawdziwy, a inny to jest mniej prawdziwy, nie? Mój Kościół otwarty jest bardziej prawdziwy niż wasz Kościół tradycjonalistyczny. Żeby Kościół był naprawdę Kościołem, to i to jest potrzebne. I jeszcze dwie inne rzeczy, nie? To był fragment rozmowy z ojcem Wojciechem Surówką. Jeśli się wam spodobało i chcielibyście posłuchać całości, kliknijcie na jeden z linków w opisie, który przekieruje was do całości zamieszczonej na jednej z popularnych platform podcastowych. Do usłyszenia.